balonu, jak ja. Ja nie wiem, dlaczego zatykacie uszy. Tutaj to znaczy, że wy nie rozumiecie w ogóle, o co chodzi. Teraz proszę zauważyć, co się dzieje. Balon się, prawda, kurczy. Kurczy się balon. A dlaczego się kurczy? No dlatego, że jest zimno. A dla jak jest zimno, to się zmniejsza ciśnienie. A dlaczego się zmniejsza ciśnienie? Dlatego, że jest mniej energii. Te molekuły się ruszają coraz to wolniej i wolniej, aż w końcu on zupełnie się zapadnie i będzie w środku po prostu te powietrze zamieni się w ciecz. Ale proszę zauważyć, to jest reakcja odwracalna, ponieważ to jest zmiana fizyczna, a fizyczne reakcje są często odwracalne. Jeżeli ja teraz troszkę posunę tym balonem, rzucę parę razy w powietrzu, to w ciągu bardzo krótkiego czasu wróci pierwotny kształt. A dlaczego? Dlatego, że znowu się ogrzewa się to powietrze w środku, nabiera wyższej temperatury, w związku z wyższą temperaturą jest więcej energii, te molekuły się szybciej ruszają i wtedy wytwarzają wyższe ciśnienie. To właśnie zjawisko, które wam teraz pokazuję.